Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Mikołaj Rej, prosty ziemianin, a jednocześnie ojciec polskiej literatury. Patronuje zespołowi szkół nr 2. 28 lutego uroczyście obchodzono Dzień Patrona, który jest szczególnym wydarzeniem dla każdej placówki oświatowej. Po mszy świętej w intencji całej społeczności szkolnej odbył się przemarsz do Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Dnia Patrona. Dyrektor placówki powitał zgromadzonych gości, wręczono kwiaty wszystkim tym, którzy zasłużyli się dla Reja. Dobrym być potrzeba i któż tego nie wie, lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie. Na wstępie przytoczono cytat z utworów Mikołaja Reja, który padł z ust dyrektora. Interpretacja tych słów wskazywała, że zespół szkół nr 2 to dobre drzewo, zasadzone w 1954 roku, które stale wzrasta i rozwija się. Świadectwem na prawdziwość tych słów jest z pewnością młodzież, która osiąga wysokie wyniki. 685 uczniów, ponad 60 nauczycieli i 20 pracowników tworzy społeczność Reja i dba o dobre imię placówki. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz powiatowych. Z okazji tego święta całej społeczności zespołu szkół nr 2, całej społeczności rejowskiej składam najserdeczniejsze życzenia tego, aby szkoła nadal się rozwijała, aby odnosiła sukcesy. Po części oficjalnej zaprezentowano część artystyczną, która wprawiła gości w ciepłą atmosferę. Starsi uczniowie, rejk dla nas raj, wciąż nam strach w głowie i nie pozdrowia, wkrótce będzie raj.